much. My name is Julie. Hello! Siemanko, witamy, ja jestem Julina i w dzisiejszym odcinku nie kto inny ze mną jak Maria Diaz, Cirauki, Cirauki. I know. And Julie Piga Pigason nad naszymi główkami Instagramy, więc wpadajcie serdecznie. A dzisiaj będziemy robić, oczywiście. Znaczy, to nie było oczywiste, ale będziemy robić. Tutaj mamy koszuleczkę Pumy, skarpeteczki, mamy barwniki, różne wlepki, naklejeczki i będziemy po prostu projektować tą oto koszulkę, w której później ja będę chodzić i te skarpetki każda z nas zostanie w parze, a koszulka wędruje do mnie, żeby nie było tak nudno. Będziemy wam opowiadać, jak wyglądał nasz rok francuskiej lidze od początku do końca. Zabawne momenty, gorsze momenty, wszystko zobaczycie tu i teraz, więc let's go! Start! Very good, very good, very good. Wracamy po krótkiej przerwie. Nie było mnie, ale widzę, że dziewczyny się wami zaopiekowały, więc... Więc zaczynamy! Mamy taki pomysł na to, żeby na początku odczepić oto tą metkę. Zaczniemy sobie robić... Czy łapki na plecach będą nasze łapki i podpisy na nich. Which color you prefer? We have orange, red, pink, green, yellow. You red, you? Mam yellow. Nie wiem co, mi zostało pomarańczowe, zielone. So I take green. Kolory mamy wybrane. Nie wiem, czy to się tak robi, ale spróbujemy zrobić tak. Here. Uwaga, pierwszy test. I take this, because after... Okej, my tutaj robimy swoje. Pokażemy wam oczywiście efekty końcowe w międzyczasie, ale... So now? First moment in Freddy. Mój pierwszy moment to był taki, że przyjechałam na obóz. Już kiedyś o tym mówiłam, z dziewczynami i Maria wtedy była spóźniona, jak zawsze, she is always late. No i przyjechała na ten moment i tak wchodzi taka piękna dama, wiecie, wystrojona i tak dalej, modelka like this, we. I ja tak mówię do Dominiki i do Julie, who is this? Maybe new physio? Może nowa fizjoterapeutka? No i sobie, okej, okej, i tak mówię, nie? Jaka w ogóle dziewczyna, wiecie, dziołcha jakaś taka, kurde, wysokie mniemanie, No ale się okazuje, że to fajno, zajebista piłkarka jednak była, więc tak się moje spotkaliśmy, to było moje pierwsze spotkanie z Marianką Diaz. I na początku wszystko robiłyśmy na translate tłumaczu, bo nie umiałyśmy zbytnio rozmawiać po angielsku, English, very bad. No? Now yes, now is perfecto. Ok, your first moment? Are you, Julie? Dziewczyny dzisiaj są straszne. Dobra, zaczynamy po prostu, okej. Okay. Okej, okay, spróbuję. Mam nadzieję, że nic się mi nie stanie. Ręka Shreka! Ej, ja jem Shrek! Nice! I take. Wait. La fiesta locale. Ah! Ah no! You too. Ok, oh. Fini. Perfect! Ok, we stay like this. C'est bon. I don't... No! Serio, chyba nam to wyjdzie. And stay. Ok, so you stay and we speak about funny moments in Flery in this year. Czekajcie, wszystkie TikToki, all TikTok. Training, training. Training. Kenza yesterday, when she put penalty. And she... Dobra, wiecie co? Tych świetnych... Oh, nice. Dobra, tych momentów po prostu jest zbyt wiele. Tutaj wam się wyświetlają teraz wszystkie po kolei, jakie to były momenty, a ja wam będę poszczególne momenty opowiadać, co robiłyśmy kiedy, więc tutaj wam się teraz będą wyświetlać. Madame Bulchus. No, no. Yes. Oh no, you are horrible. I don't know. No. Madame, why? Wamire. Berisi kam ni si ko meninging kong salanong kong king ngong 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 ni si with her. Buziaczki dla wszystkich tych, którzy mnie oglądają i subskrybują. A jak jeszcze nie subskrybujecie, to proszę zasubskrybujcie, bo w tygodniu pojawiają się dwa zajebiste filmiki. Czekajcie, wyczyszczę was. No i od razu lepiej. Patyczki są przygotowane, waciki też.
Zakładamy teraz rękawiczki, żeby się już teraz na, nie ubrudzić po prostu za bardzo. No i zobaczymy, jak ta koszulka będzie się prezentowała. Jak przyjdą, to ja za ten czas opowiem wam najlepszy moment w Flerry. Dużo było takich momentów, ale zdecydowanie tutaj wybiorę to, jak strzeliłam bramkę Paris FC i awansowałyśmy do półfinału Pucharu Francji. Strzeliłam bramkę na 1-1, później wykorzystałam swojego karnego i ta radość była niesamowita, więc przechodzimy do tego momentu właśnie teraz. Moje pismo jest tragicznie. I write like a kid, you know? No, Marianka do nas powróciła, kochani. Więc teraz wam powiemy o najlepszym momencie Marii. Maria, you're the best moment in Flerry? When my family... All my family stay here. Yes? Yes. On game? Yes. Cała rodzina Marii przyjechała i serio, it's like big paper. Yes. I Maria. Yes. To był super moment Marii, więc tutaj też wam się wyświetlają fotki, ale też takim fajnym momentem dla Marii na pewno, I think it's your best moment is when we go on your game, second team. Maria, you scored 2 goals on this game or no? One. Czyli jedną bramkę, ale wszystkie kibicowałyśmy, transparenty przygotowałyśmy, bawiliśmy się świetnie, więc też wam się teraz właśnie wyświetlają te momenty. And your the best moment? Bueno, me ha costado meterlo. He tenido varias, pero bueno, al final creo que lo importante son los 3 puntos. ¡Escargón! This moment! Juli! That you are the really the Bilo. Ale go paper! Ale fast! Tuta, you buy me new this, Juli! Dziś kupiliśmy tą trawę i oczywiście Julie kurde rozlała, no ale cebulem, nieważne, liczy się dobra zabawa. Wracając do was, you're the best moment? I think it's today. This my goal in the, against Bordeaux, because we lose 1-0 and I start goal 1-1 and after 2-1 we win. First game of the season. Moment when you are so angry or stressed. Maybe Julie you start. Mój najgorszy moment i stresujący to kurwa właśnie teraz był. Tutaj! Mój stresujący moment to był pierwszy raz przyjechałam na obóz i musiałam śpiewać, wyobraźcie sobie, przed całą drużyną, a jeszcze nikogo nie znałam. Teraz to no, na luzie, nie? Bym nawet zatańczyła. Ale na początku stresujący jeszcze wybrałyśmy sobie z Nicolą piosenkę po francusku, gdzie połowy ja to nie umiałam w ogóle rozczytać, ale na szczęście pani, która mnie uczyła wtedy, na tamten dzień francuskiego mi pomogła, więc śpiewałyśmy. Po francusku dziewczyny oczywiście mają bekę, że nigdy się tak nie uśmiały jak przy tym przy tej piosence, tak? Wymająca trochę sytuacja, taki wiecie, jak to się nazywa? Tak youtubersko. Dobra, nieważne, nie przypomnę sobie. A i oczywiście Marii też macie moment, tutaj Maria też śpiewa. Tara tara tata, 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 na 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 na. So my car is broken. Ona poszła do and we can't come back to home. Yes, and ona poszła, wiecie, 10 metrów przed nami, pu idzie, and my z Marią, like this. It's finished shop, Maria. And we do like this. I zrobiłyśmy sobie foto, Maria. O, Julie. A teraz wam wyświetla się filmik, jak był skasowany samochód. Thank you.
close eyes and I do, okay? Wait, good! Hey, good, eh? Hey, wait! Maybe we change color, no? What you think about this shit? 50 euro! I think 100 euro! No i teraz przechodzimy do skarpeteczek! Teraz mamy przerwę 2 miesiące. No i nie wszystkie zostajemy w takim składzie niestety, jakie byłyśmy, więc na pewno będziemy ze sobą testić, ale jedziemy na wspólne wakacje! We go on holiday together! Oui. And next video come on this channel! Oh yeah. Big dupeczki! Jedziemy na wakacje razem, więc na pewno pojawią się kolejne odcinki z naszej ekipy, a wiem, że lubicie tą ekipę, bo te dziewczyny są zajebiste po prostu, więc teraz będą wam się wyświetlały jeszcze wszystkie inne momenty, o których wcześniej nie wspomniałyśmy w wideo. To będzie też takie podsumowujące, takie wideo podsumowujące dotychczasowy mój rok we Flerii z tymi oto pięknymi dziewczynami. I robimy konkurs, kto zrobi lepsze skarpetki i potem wy będziecie głosować na Instagramie, kto zrobi lepsze. Who is better, who win? Win dinner. Is ok? Yes. Ok, zakład poszedł, jedziemy. Moja będzie zajebista. Ej widzowie, nie wiem czy to zrobić, że do końca tutaj poprowadzi, ale to ma chyba fajny klimat, więc ja to tak zostawiam. Nie wiem czy to się wyciska, ale wycisnę to i potem do pralki, nie? Próbę robimy w zupełnie innym klimacie. Ten ostatni odcinek wam się podobał, więc się mega cieszę, że to się przyjęło. Mam nadzieję, że będę nagrywać coś jeszcze z takich meczy wyjazdowych, meczy też u siebie w domu, żeby wam pokazać po prostu jak wygląda moje życie. Cieszę się, że jesteście, że zostawiacie łapki w górę, subskrypcje. To sprawia, że jestem szczęśliwa też i się spełnia w tym, co robię. Dobra widzowie, skończyliśmy robić nasze skarpetki, robię zdjęcie właśnie na Instagrama i zobaczymy, kto spisał się najlepiej. Dobra, my zrobiliśmy zdjęcie, teraz wstawiam ankietę, które skarpetki są ładniejsze. I wy teraz głosujcie, a już w filmiku wyświetlcie się, kto z nas zdobył obiad. Tak więc mam nadzieję, że taki odcinek wam się podobał. Jeśli chcecie więcej takich odcinków, oczywiście zostawiajcie łapki w górę, subskrypcję tego kanału tam na dole. No i zostawcie po sobie jakiś znak, komentarz, na przykład dziewczyny jesteście zajebiste trio. No i dzięki za oglądanie i że byliście. See you soon! Kochani, witajcie w kolejnym dniu. Tak to prezentuje się moja stylówka, skarpeteczki zaraz wam dokładnie pokażemy. Niestety, Maria wygrała obiad. Jej skarpetki przypadły wam po prostu do gustu, więc gratulujemy Maria. No a tak wygląda moja stylówka. Mi się mega podoba i lubię w niej chodzić, także mega siedzi mi. Napiszcie w komentarzu, jak wam się podoba. Od 1 do 10. Cześć! Shreka moja ręka, sali praja kaja, manki tuku tuki, sali sala praja. Tu jest jak coś Dejka i jej Instagram nad jej głową. Chodźcie na mój Instagram.